Hej, cześć, witajcie moi drodzy w drugim odcinku z Gothica 2 The Returning. Z tej strony Scorpio i kontynuujemy nasze przygody gołego, półgołego, bezimiennego. No cóż, ostatnio trochę zabawy było. Jeden zgon, co mi tam. Na te, i tak jeszcze nabędziemy wielu, wielu więcej zgonów i tym podobnych przypadków. Zaczynamy exploring ogólnie wszystkiego. Dostałem info, że nie wypiłem antidotum. To, które dostałem oczywiście od Xardasa. Tu jeszcze mamy prawie do maksymalnej siły życiowej. Sobie wypijemy od razu, żebyśmy mieli więcej hapsa. I to antidotum pomaga przy zatruciach. Można to wypić? The fuck? Aha. Coś chyba zrąbałem. The fuck? Ej, co jest grane? Przecież powiedzieliście mi, żebym wypił antidotum, które dostałem od Xardupy. Ej, no bez jaj. I co to jest za antidotum? Ale mi pomogło przy zatruciach. To wręcz przeciwnie, mnie zabiło. Co za syf? Syf jakich mało. Oj, nieładnie. Tak miał szukać. Dobra, to był taki pół trolling, pół taka ślepa w ogóle głupia rzecz. Chciałem zobaczyć, ale mi pomogło, bardzo mi pomogło. Naprawdę, aż normalnie kicam z radości. Dobra, to możemy wypić. Dał nam plus 10 hapsa. Co tu jeszcze mogę takiego skonsumować tak na szybko? Premia punktów many, ale to jeszcze nie jest aż tak źle z maną póki co. No i tu mamy trochę. Przepraszam. Okej, możemy już eksplorować. Jakie mamy tu czary mary? Leczenie, światełko, żeby nam ciemno nie było. A właśnie, podobno kurczę, nie wiem co mi się dzieje. Podobno ognista strzała jest lepsza od kuli ognia. No i sam już się na tym własnym skórze przekonałem. No bo ona jeszcze podpala dodatkowo, co daje nam to większe bonusy. I to jest ten plus właśnie. Ale nieważne, teraz wolałbym się zająć exploringiem. Czyli mamy już do czynienia z jednym wilkiem, aż jednym. Tak, aż jednym. Dobra, widzę, że wilczurko mnie... O, się podpaliło, biedaczysko. Skończył się twój nędzny żywot. Dziękuję. Można wziąć twoje wewnętrzności. Teraz możemy spokojnie wypić miksturkę many, bo mamy już trochę tych potków. Regeneracja many. Aha, super. Aż mnie to uradowało wręcz. Tu pozbieramy trochę roślin. Ja już nic nie ogarnę z tym, żebyście mieli mnie trochę słuchać głośniej. No, przyciszajcie sobie, że zawsze jakieś 50%, coś takiego, to wtedy nie będziecie narzekali na to, że jest za głośno. Mnie tam się akurat dobrze gra. Okej, no to aż tylko jeden wilk, no to rzeczywiście bardzo dużo. Nie, jest więcej wilków. O. O fuck, chwileczkę. Kula ognia. Kula daje fula, albo Lester mi pomoże. Te, pomóż. Pomóż, help Lestero, Lestero, Lestero. Lestero? Dobra, pomogłeś jedna mi. Jedna bestia mniej. Okej, no tak nie miało być, ale... Pomógł mi mój przyjaciel. Chwila. A jak z nim jeszcze pogadam? O, może jeszcze pogadam. Co możesz tak mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Mhm. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. Wow. Aż się bardzo wystraszyłem. The fuck? I вот jeszcze, weźmie tu nabiedrenną powiązkę posłusznika. Aha! O, właśnie, przepaska. Dobra, dobra, ruskiego nie będę słuchał.
Dajesz tą przepaskę. I co lagujesz? Dobra, dziękuję, dobranoc. O, super. Mamy przepaskę, teraz ją należałoby założyć. Mamy kieckę! Paris Hilton! Wolałbym ją na czarno przemalować, ale może być. Zniosę ten taki beżowy kolor. Kij z tym, ważne by to w ogóle jakoś wyglądało. Tylko szkoda, że dalej jesteśmy półgoli. No bo mamy tylko portki, tak naprawdę. Na dobrą sprawę. Mamy jeszcze trochę strzałów do łuku, ale ich nie wykończę na hita. Chyba, że... Aha, miło, 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 naprawdę. Bardzo miło. A, cię zajumam tu. O, proszę, ledwie, ale mi się udało. Ledwie, naprawdę to jest bardzo ledwie. Wypijemy sobie, albo nie, zjemy sobie ciemne grzybki. Ciemna strona mocy. Dobra, wjadaj, wjadaj to. Chcę, żebyś dzisiaj był na takim porządnym haju, niczym... taki... narkoman typowy. O, ale fajnie, że jeszcze wyczuwają mnie te stworzenia z dalszej odległości. To też jest dobra poprawka tego modu. No coś bym na niego rzucił. No kuli ognia aż mi szkoda. Strzałów nie mam już. Tego gówna nie będę pił. Jak będę zatruty, to wtedy. To wtedy jest taka możliwość. Ale nie czuję takiej potrzeby. Póki co. Okej, no to... Zobaczymy w ogóle, ile będzie mi zadawać damage'a. Save point. Właśnie. Się uchroniłem. Save pointem. No, come on, come on, come on. A czy mnie w ogóle zatruje? O kurde. Teraz jestem na haju. To właśnie. I teraz to... Chyba teraz to powinniśmy wypić. Pomaga przy zatruciach. O, działa. Czyli to jest antidotum na zatrucia wszelkiego rodzaju. Spoko, jak dla mnie. Tylko teraz trzeba będzie uzupełnić sobie właśnie premię wytrzymałości. Tak, właśnie trzeba będzie to zrobić. Jeszcze powinno regenerować. Ale walić tu. Dobra, zjedz jeszcze tego krzaczka. Chociaż niepotrzebnie, o jednego za dużo zjadłem. Na co trzymasz te krzaki? Czy tam rośliny? No to ci chyba nie będzie potrzebne. Lol. Ach, te bugi. Zapiszemy jeszcze. Włączyłem sobie specjalnie stoper, bo znowu zapomniałem o nim. Tradycyjnie zresztą. Jeszcze bym sobie coś zregenerował tego życia. Możesz sobie zjeść jabłonia. Jeszcze to. O, ziemniora. Też wiec, żebyś mi nie był potem głodny. Ale coś czuję, że tu będzie ostro. To na pewno będą te szczury, tak jak pamiętam dokładnie. Tylko nie wiem, czy mi się opłaca tam wchodzić. Zrobię save'a znowu. Tak, wiem, jestem szalony i robię co chwilę save'y. Ale hola, 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 jeszcze zrobię zapasowego. Zapasowy save. Okej. Bo wiecie, podobno coś save'y szlak trafiają, a ja nie chciałbym, wiecie, pogrążyć się, bo szkoda potem zawieszać takiej serii jak Gothic, jeszcze z modyfikacją The Returning. To aż w ogóle szkoda gadać. Dobra, jak te młode podchodzą do sytuacji? Bida, bida, bida. Co, ale za to nic nie mają. Szkoda. Dobra, można przeszukać. Jakaś sakieweczka. Aż się nie cieszę. Potem ją rozpakuję. Teraz nie. Jak będzie sytuacja kryzysowa, to wtedy nie ma sprawy. Można coś takiego zrobić. Kolejny szczur, nie? Te szczurek! Zostań moim psem. I już zostałeś, ale...
już nieżywym. To są te same itemy, co właśnie z Gothica 2, więc nic nowego, ponownie. Ale mamy jakiś zardzewiały miecz. Czy on... Niemożliwe. Musisz mówić po rusku? Kurde, powiedziałem ci już, zamknij się i mów po polsku. 20 punktów do siły. Aha, trzeba mieć 20 siły. O, są jakieś stare kamienne tablice, trzeba je zbierać. Bo jak będziemy mieli już czytać, to nas nauczy, o ile się nie mylę, Mac Mixir. Ja takie rzeczy pamiętam i nie zapominam. To jest w ogóle... To jest legenda, przechodzić kilka razy Gothica 2 Noc Kruka, więc... Tu aż nie warto zapominać o takich rzeczach. Zrobimy sobie save'a. Save'a razy 2, bo wiecie, lepiej się uchronię przed czymś takim. Okej, okay, możemy już stąd iść. Ty, krzaczek. Widzicie, dobre oko nigdy nie szkodzi, a wręcz pomaga. Wychodzimy z tych lasów, bo tutaj ani już nic ciekawego nie ma, ani po prostu żadnych stworzeń. Wszystko tu wybiłem, co tylko się dało. I praktycznie nic tu już nie ma, więc jest git. Jedna osoba napisała w komentarzu, że szkoda, że nagrałem z tego, ale jak było więcej głosów za tą grą, no to ta gra będzie jako pierwsza. A co do Skyrima, to zobaczymy. Może w czerwcu zapoczątkuje na moim kanale ta seria. Póki co, na razie macie Gothica. A zresztą dziwnie by się nagrywało kilka gier RPGowych naraz. To aż po prostu by było masakra. Dlatego się zastanowię jeszcze. Wychodzimy stąd. Kotlinki też czyste. Więc nie sądzę, żeby jeszcze coś się tu mogło respić, chyba że w modzie jest dodane, że stworki się respią, to już by było naprawdę coś pięknego. Wychodzimy stąd, bo tutaj nas już nic nie będzie trzymać. Wyruszymy już tą naprawdę OP część mapy. Jeszcze mówiliście w komentarzu, że coś z tyłu wieży Xardasa jest, więc sobie tam podejdziemy szybko. Ja wiem, o co mu chodzi, ja doskonale wiem, bo pamiętam nawet to pomieszczenie, lokalizację, przepraszam, więc chyba wiem, o co ci chodzi, nawet nie chyba, a na pewno. Już mamy, chyba o to ci chodziło, nie? No właśnie, też tak podejrzewałem. Można, o, sakieweczka, chyba tej sakiewki nie było. Nie wiem, możliwe, albo niepewne. Okej, okay. I co tutaj mamy? Strzała ognista i to tyle, i sakiewka. Ta ma pełna monet, czyli 100 sztuk. O, nie wiem w sumie ile. Nie, tu ma 50, a tam pewnie 100. Bo widać po wartości. Jak to widać po wartości, to znaczy przecież, że jest warta swojej ceny. Zaślizgnęliśmy sobie tak na lejciku. Da się z nimi gadać tak przy okazji? Nie. Stoją jak słupy soli i tyle powiem. Save'a walniemy. Tak, walniemy sobie save'a. I jeszcze jednego. Tak, muszą być zapasowe, bo gdzieś czytałem, że save'y mogą się automatycznie usunąć, bo gra jest tak zbugowana po części, że do tego mogłoby dojść, ale co tam. Lepiej zrobić coś już raz, porządnie, niż się z tym użerać. Dobra, młodego wilczka w ten sposób zabijemy. O, to spaliło się. I powiem wam dobrą wiadomość, idziemy na maga ognia, więc możecie się spodziewać tego, że będzie dużo, dużo magii ognia, dużo płonących zwierząt, bądź ludzi, w zależności oczywiście po czyjej staniemy stronie. My oczywiście idziemy ścieżką zło. O, Kavalorn. I ci Ruscy też coś pieprzyli o Kavalornie, więc coś na pewno ma w sobie Kavalorn. Też będzie mówił po rusku, założę się. Był w Moskwie, to zna ruski. Mieszkał tam z 5 dni, ale no nie wiem, jak się chłopak nauczył w 5 dni ruskiego, zanim go tam wymeldowali.
nie wiem za co, grucha po prostu, imprezy robił, bimby ostre, za dużo alkoholu, zwłaszcza wódki, no to spowodowało, że takiego krzyworyjeca Kawalorna, no wydupili. No i tak skończyło to tutaj w tym oto miejscu, no kurde, goblinki też nie dały rady. Tak się mogłem spodziewać, no to, to jest Kawalor, on sobie da radę z takimi, kurczę, zaskońcami jak goblinki. Podnosimy, lucik będzie, jest i zawsze był. Ty gnido! Trzymaj się na przyszłość. Ty gnido! Od nie swoich rzeczy. Ty szuja gnojowata. Te, ale nie przeszukuje mnie. Masz farta, gnoju, bo już bym cię zabił, wiesz? No wstawaj już. Wstawaj. Ale szybko wstał. No patrz. Kurde, ja nie to muszę. Można. Dobra, nie masz moszny, dobra, rozumiem. Teraz zakładaj broń. Byle jaką, ale żebyś miał założoną. No i teraz trzeba wypić potkę. W takim wypadku, no bo to było ekstra zaskoczenie, kurczę, no walnął ze mnie na raz, kurde, jak goły, mam teraz ranę na klacie, kurde, wyrytą, krew jest, a ten się cieszy z życia. Ty, ale trochę życia stracił przez tych goblinów, szkoda, że go nie zajumały. Ale ja chciałem tak ładnie, no please, tą skrzyneczkę przeszukać, no tam myślałem, że będzie coś, a ty mnie prawie zamordowałeś, tylko mnie pokrzywdziłeś. Życiowo. Tu jeszcze się przejdę, bo pamiętam to miejsce, to wiecie. Wszystko to wezmę i zaczniemy sobie z tym gnojkiem gadać, który mnie tak poszlachtował. Nie, nieładnie, naprawdę nieładnie. Save'a walniemy. Okej, okay, jeszcze jednego. Tak na zachętę i żebym po prostu, tak jak powiedziałem, już z 5 razy chyba zabezpieczony odpowiednio. Dobra, gadamy z tą pizdeczką. Ej, zostaw mnie w spokoju, ty parszywy złodzieju. O chuj. Ale żeśmy teraz nawalili. A przecież ja nawet nic nie wziąłem z tej skrzyni. Hej, zostaw. No zarąbiście, to żem to zawalił. A czekaj, czekaj. Kurde, ja teraz zrobiłem save'a, no jestem genialny. Hej, ty. Zostaw mnie. Ale żem się teraz załatwił. Kurde. Zostaw mnie w spokoju. Aha, czyli on już ze mną nie pogada. To żeśmy to zawalili. Zarąbiście, ale nie ma nad czym płakać. Znajdzie się jakiś sposób. Czekajcie, zrobię jeszcze jednego save'a. Zapasowy 2. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy taki będzie. Hojrak. Uważaj. Następnym razem ci przyłożę. Łapy precz! Trzymaj się na przyszłość z dala od nie swoich rzeczy. Aleś ty miły. No wstawaj. Oj, próbujesz mnie sprowokować, to naprawdę porządnie. Wstań, Bezio. Ja wiem, że ty wstaniesz. Tylko po prostu mnie nie prowokuj. No. I o to mi ty chodziło. A teraz pogadasz? Ej, ty. Zostaw mnie w... Co ja muszę z nim zrobić, żeby kurde z nim pogadać, no? Też żem to niestety nie przemyślał takiej sytuacji. A czekaj, 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 jakbym poszedł spać, to by coś to dało? Zostaw. Nic to już nie da, a ja po prostu mogę sobie facepalma walnąć. To jest w ogóle... Hej, ty! Zostaw mnie. No nie pogadasz z człowiekiem, kurde, to jest typowy rusek, czekajcie, może z nim, jak się prześpię, to może mi coś to da, zobaczymy. I tak mamy wieczór, momentalnie, która godzina? 20, dobra, to tutaj i tak się prześpimy, pójdziemy sobie do Xardasa Tureta i
spróbujemy się przespać. Ale no kurde, no co ty robisz, Bezio, no kurde, kraść ci się już zachciało. Tak nieładnie, no. Zapamiętaj sobie na przyszłość, więcej nie bierz skrzyń w obecności jakiegoś osobnika. Inaczej ty skończysz tak marnie, jak właśnie skończyły te gobliny Putina. No tak, no to są typowe, bo też chyba po rusku gadały. Dobra, mamy nasze łoże, się prześpimy. Nam to coś da. Czekaj, no i co, po prostu mogę spać? Która godzina? Aha, piąta. Okej, mamy dzień drugi. I jest git. Może teraz Kawalorn przemówi do mnie, bo jak nie, to inaczej pogadamy. Nie słowem, a mieczem. W sumie ja nie mam miecza, ja mam tylko pałkę. Więc w sumie dużo mu nie nagadam przez siłę. No chyba, że mu wpieprzymy tą pałkę w dupę albo w mordę, no to wtedy jest szansa na jego zgon. Ale no bez przesady. No w poprzednim odcinku troszeczkę żem to zawalił. Pierwsze z tym teksturpakiem. No cóż, już nic na to nie poradzę. Będę już tak grał, jak gram do tej pory. Nic nie będę zmieniał. Jeszcze coś nawalę. Ej, zostaw mnie w spokoju, ty. No really. Czy jest jakaś nadzieja, że ja z nim pogadam? No nie wiem, mogę mu czytankę poczytać. Nie potrafię tego jak przeczytać. Ja właśnie nie znam jego języka, no arabsko-ruskiego, no to co ja poradzę, że kurde potem takie szuje jak Kawalorn nie chcą się do mnie odzywać, bo tylko podeszłem sobie tyci paluszkiem, otworzyłem skrzynkę i już musiałem raz dostać. Czy to było warte? Uważaj, następnym razem ci przyłożę. No wiem, że to był atak zaskoczenia, kurczę. Dobra, nie pogadasz z takim człowiekiem. Już za późno. Hej, ty. Zostaw mnie w... Kurde, wiem, że jest taki jeden czar, niepamięć, u Ignaza. Kurde, to żeśmy sobie teraz utrudnili mega rozgrywkę. Chyba już mamy z 20 minut materiału, jak nie więcej. A mogę jeszcze raz go walnąć? Nie sięgnął. Uważaj. Następnym razem ci przyłożę. Dobrze. Jak sobie życzysz, milordzie. Tylko już po prostu się ode mnie odwal. Chcę wziąć po prostu... A czekajcie. A jakbym go tak ubił? Nie ubiję przecież. Uważaj. Przeszkodziłem ci w jedzeniu? No wiem. Jadłeś Gerbera, no. Wiem, że jeszcze ci spyska leci, ale no kurczę. Odezwij się, no choć hej, słowem. Zostaw. Dobra, nie, już cię zostawiam, bo widzę, że na tobie nie można polegać w ogóle. Jesteś głównym zerem. Idziemy dalej. Tu mamy jakichś bandytów. Ten wygląda dość groźnie. Hej, yo, badafaka. Co się tu wziąłeś, co? Ten, co ci obciął ptaka. Przygrywam z góry Xardupa. Jakby to na niego zadziałać? A powiem. Przysyła mnie Xardas. Stary czarodziej? Tak. Nazywa się. Nie, Xardas. Młody. Braga z pewnością to zainteresuje. O kurde. O, to żeśmy właśnie zawalili. Te, panie, pomóż! Kurde, co ja zrobiłem? Właśnie wiedziałem, że coś nie tak będzie. Bo Boże. Ja mu biorę ze... Czekaj. Ty zabił mnie. No, co cieszysz tak tą japą? Czekaj. Chyba, że wczytamy save'a. Tylko to i tak nic nam nie da. Wiedziałem, że już w końcu się to nastanie, kiedy popełnię kilka błędów. Chwileczkę, otwierałem tą skrzynię wtedy? Nie. To chyba już mogę z nim pogadać, nie? Czekajcie, jak mogę z nim pogadać, to chyba znaczy, że... Zostaw mnie.
Dobra, to znaczy, że nie. Zarąbiście. Ostro zarąbiście. Tyle powiem. Ale przynajmniej zginęliśmy i wróciliśmy do tego punktu. Walić to, że jest godzina 20, prawie 20:30. Hej, skąd się tu... Dobra, to już było. Trzeba skłamać. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle. No, zobaczył portera, tam porno sleczy. Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja. Kto? Naprawdę złych ludzi. Łysys Brothers? Jest ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. No nie opłaca mi się, wiesz. Zależy ci na mnie, no przecież nie będziemy w związku, ty gejbu, no. Komu tak bardzo na mnie zależy? Na twojej stawie. Połowa się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym... Połowa, chyba Gimbaza. Rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. Wiem, tak, wiem. Idziesz czy nie? No właśnie. A z kim mogę gadać? Z królową Elżbietą II? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? No właśnie. A ja pułapki przecież wyłączyłem. Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wieś, zaczynasz mnie już męczyć. To wpadnij pod Jeśli pułapkę, polecam. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Bo im się uda. Albo natychmiast ze mną pójdziesz. Natychmiast? Albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Nie dam z tobą rady, bo tu jesteś zbyt silny, więc... właśnie. Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Jak tam sobie chcesz? To co? Idziemy? Aha, czyli żeśmy teraz tego nawalili. Może pójść. Nie będzie. O, i tak nam to gówno dało. Znowu zrobiliśmy błąd. On nas pewnie zaraz zabije. Dobra, chyba, że mi pomoże. Stój, śmieciu! No chodź, 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 chodź. No i tak nas zajumał. Co za koleś. A myśmy nawet save'a nie zrobili. Co za szajstwo. Oj, no teraz tak się trochę bawimy, wiem. Nie powinienem tak robić. Troszeczkę nagiąłem wszystko. Ale no... To jest tylko gra, więc tutaj nie ma co nawet rage'ować. No z Kavalornem i tak już nie pogadasz. To jest w ogóle kapa życia. A zrobimy sobie z tym bandytą coś takiego. On będzie zdziwiony. Zdziwiony, zaskoczony. Co tam chcesz? Dobra, ty już nie żyjesz. Czekaj tylko, bydlaku. Coś mu podpalenie mało dało. Nie wiem, ile mu to życia zabrało. Te, panie, pomóż, pomóż, pomóż. Ach, dobra, może jednak pomożesz mi. Nie, no nawet mi nie pomoże. Co za sukwiarz. Dobra, ja z nim nie dam rady w takim stanie, no. Bitch, please. Stój, śmieciu! Dobrze, śmiecu. Kurde, ruskie gówno. Co, jeszcze mamy strzałkę podpalającą. Żebym się nawet nie skapnął. Ty, czemu ten bandyta ma całe życie? Ha? Te. Chwila. Z takim... Aha, to teraz ten się nawet na mnie obraził. Ej, no kurde, zaraz się cały świat na mnie obrazi. Chwila. Z takimi... No bez jaj, żeby się bandyta na mnie fochał. Jakie to jest porąbane, nie no. Wyrazy szacunku, ale to, co zrobiłem, jest kompletnie OP. Dobrze, idziemy dalej. To jest tylko gra. My to wszystko możemy kontrolować. Mamy wolną wolę, nie zapominajmy, więc mogę robić, co mi się chce.
A to, że będziecie mi wytykać palcami błędy, no to, to już po prostu jest mój problem. Okej, dobrze. Okej, to mamy tą ognistą strzałkę na dość groźnego wilka. O, many nam zabrakło. To akurat niestety się przekonałem. No to już go tak... Ty, zabiło go! Nie no, ognista strzała OP. To trzeba będzie jednak sobie zrobić jako runkę. Przydałoby się, powiem wam szczerze. Okej, no cóż, popełniliśmy trochę błędów, kradnąc tą skrzynkę od Kawalorna. Ja nadpisałem to jeszcze jak głupi, no i tak to się skończyło. Ale to jeszcze nie jest powód do tego, żeby zawieszać od razu serię. Trudno, stało się, tak się stało. My najwyżej to jeszcze jakoś możemy nadrobić. Mamy parę save'ów zapasowych, więc nie ma się czego obawiać. Mamy już chyba z 28 minut materiału, więc jeszcze z parę tam minut, z 10 max do 12. Tu mamy kaplicę dobra. Ciekawe, czy można ją jakoś, nie wiem, zarazić złem. I fajnie, że jeszcze tak się świecą. Że jedna to jest dobra, druga to jest zła. My idziemy oczywiście tą złą drogą, żeby nie było. Żebyśmy błędu nie popełnili. Innas. Innas, innas. Wsadzić ci nos. Nie, nie będę się modlił za dobrego Boga, jak my idziemy złą drogą. Chociaż, czemu mam i tu innosa? Gdzie jest mój Beliar? Aha, dobra, tu wszystko zniknęło. Okej, okej, okej. To wiecie co? Idziemy na farmę. Tak. To takie jest moje postanowienie. A nie, tu wszystko wygląda to o wiele lepiej. W ogóle samo grafika lepiej wygląda. Yo, madafaka! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Kiedy tu przybyłeś, wyglądałeś na wykończonego. Wiem. A teraz wyglądasz już prawie jak człowiek. Pff, tak, kurde, z połową kiecki. Z połową kiecki Paris Hilton. Ja mam wyglądać jak człowiek, wyglądam jak pederasta. A ty jeszcze takie komplementy mi tu prawisz. Zaraz, czekaj. Właśnie. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie. To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Aha. Też cię lubię. Podróżuję do miasta. Właśnie, idę do miasta. Jeśli powiesz im to, co chcieliby usłyszeć, mogą cię wpuścić. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do kowala. Rozumiem. Super. Też cię potrzebuję cieszę. Lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Coś ci się odwrócił. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. No dobra, spoko, nie ma sprawy. Właśnie. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Okej, okay. Też się cieszę, muszę iść. Pewnie wilk nie. No, tak myślałem. Mogę go zabić? Czekaj, ja ci ukradnę tego. Te, zabijemy go. Jedna bestia. Ej, no zabrałeś mi ekspa, ty. Czekaj. Dobra, nie pogniewał się na mnie. Już myślałem, że strzeli na mnie focha za to, że go przez przypadek uderzyłem tą pałą. Okej. Żeby przyspieszyć tą rozgrywkę, to możemy tutaj
od razu pozbierać rzepę, żebyśmy mieli to z głowy. Dobra, przejdź sobie, baranku, my ci tu nie przeszkadzamy. Możesz sobie chodzić, chadzać, gdzie tam chcesz. Nikt ci nie przeszkadza. My po prostu możemy tu już robić swoje, zbierając rzepę. I potem tu mamy tego Lobarto. Podejdziemy do niego za chwilę i przejdziemy do spraw biznesowych, takich jak na czasy średniowiecza. Tak, jeszcze z modyfikacją The Returning to już normalnie biznes będzie rozkwitał. Okej, dobrze, rzepka. Dużo rzepki, nie? Ja bym wszystkiego na raz bym tego nie zjadł. To teraz my przeskoczymy i gadamy za bardzo. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? A za farmerami oczywiście. Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Super. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Super. A jeśli nie masz czym zapłacić, na farmie zawsze przyda się dodatkowa para rąk. To znaczy, jeśli potrzebujesz pracy. Aha. No właśnie, szukam tej pracy. A ile bierzesz za ciuch? Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. 70 sztuk złota. Aha. Nie, za to dużo. Wciąż. Proszę bardzo. Bida jest, trzeba pracować. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić albo, jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Ale ponieważ masz już całkiem przyzwoite ubranie, pewnie wolałbyś złoto. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. Okej. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Masz tu pan rzepę. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? A już wolę ubranie po niższej cenie. Opie. Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Słabo, ale dobra. Nie narzekam. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Dobra, to idziemy teraz po prostu sobie tak do tej żony, do Barta, oddać te rzepy. Na pewno będzie jeszcze jakaś misja z patelnią. To też pamiętam. Tata już do łóżka poszła? Dobra, widzę, że chyba jednak poszła. Czego tutaj chcę? Aha, trzeba się przespać. Jak nie mam. Łapy precz. Co? Nie mogę spać? What the fuck? Co tam robiłeś, co? Nie mogę spać. Jaki żal. Jaki żal. No kurde, kobieta nie pozwoliła mi spać. Aż to szuja. Tu mogę? Dobra, tu mogę jeszcze spać. Tu mi pozwoli na szczęście. Dobra. Śpi, nie marudź. Dobra, jest git. W sumie mogę zapisać, bo już trochę postępów jest. No cóż, niektóre negatywnie. Postęp... Czekaj tylko, parszywy złodzieju! Fuck. Straż! Fuck this shit. Jaka straż? Tu straży nie ma. Straż! Stój, śmieciu! Kurde. To żeśmy teraz... Alarm! Nie, ogólnie dzisiaj... Czego tam szukałeś? Ogólnie dzisiaj rzecz biorąc, lamię i to totalnie. Ale ja chciałem tylko złoto, no panowie. Co z tego, że jestem kleptomanem? No.
takim jeszcze kiepskim kleptomanem. Ale dajcie mi szansę. Nie zabierz mnie już. Dobra, oszczędzili mnie. Macie szczęście, skurczybyki. Boże, bym was wszystkich dawno powyżynął. To czemu jeszcze śpicie? Czego tu szukasz? Wynoś Odejdź. Się stąd! Wynoś się stąd! Zatem będę musiała cię stąd wykopać! Widzisz? To nie było takie trudne. Te babka mi grozi. Zarąbiście, nie? No babka mi grozi, no patrzcie, normalnie, no niczym, kurczę, nie, to jest koszmar. To jest koszmar, że nas wykopała z łóżka. Mogę z tobą pogadać? Teraz? Chwila. Nie rozmawiam ze złodziejami. Lee się o tym dowie. Zostaniesz... Co? Jak to się Lee dowie? Ej, nie, no, ja to kurde wszystko zaraz zawalę. Nie no, zajebiście. Zajebiście nie ma co. Czekolada, dobra. Widzisz, to nie było takie trudne. Super, ja już jestem ukarany u Lee. Na farmie już tutaj nie ma co roboty szukać. Nie, super, super. To żem se nagrabił, mówiąc wprost. No teraz to ja z babką nie naprawię. Chwilę. Kontaktów. A wiesz ile co? Chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś 60 sztuk. 60. Dobra, masz te 60 sztuk. Daj złota i odgryź tak, się ode mnie. Mój chłopcze. Uczciwość zawsze popłaca. Proszę. Dobra, wal się. Wiem, to była już głupia decyzja. A, i jest Inos minus 3. No i git, i tak ma być, i tak ma być. Ma być strona zło, jest strona zło. No, dziękuję. I tak ma być. A można w ogóle, nie wiem, jakoś się zakraść? Nie. Kobieta jeszcze śpi. Mogę ukraść? Szybko, szybko. Łapy precz. O fuck. Uciekam. Dobra, wal się, babko. Leż! Kurde. Chyba straż, a nie straż. Straż! Stój, tchórz! Ten też się już na mnie rzucił. Przecież ty mi dałeś strój farmera. I... Alarm! Dobra. Stój, śmieciu! Śmieć to ty przecież. Dobra, na tą farmę się już nie będę zbliżał. Oj, dzisiaj gram zbyt chaotycznie, musicie mi to przyznać. Ale no cóż, chciałem iść na łatwiznę, poszedłem za łatwo. No i tak to się dla mnie skończyło. Tam jest wilk czy goblin, bo za bardzo się spojrzałem na tą kłodę. Z goblinkiem to sobie dam radę bez problemu. Tak liczę przynajmniej na to. No przestań się... Damage mi zabrał! Co za świn duch! Nie, kurde, ja zamorduję tego typa, zamorduję. Ale zrobiłem save. To na szczęście. Co warczysz? Co warczysz? Dobra, nie kradnijmy. Tu nie kradnijmy. To naprawdę nam się nie będzie opłacało. A wiecie, chcę tutaj po prostu dokonać pewnej formalności. Mamy godzinę 7, a oni jeszcze będą mi tak spać. Czego tu szukasz? Odejdź! Dobra, baba mnie będzie straszyć. To nie było takie trudne. Wynoś się stąd! Ta babka to ma czujność. No, zabieraj się. Ta babka to ma taką Widzisz, czujność. To nie było takie trudne. Że po prostu to jest hardkorowa baba. Możemy tu jeszcze przy okazji polutować, ale mianowicie, żebym trochę zawalił. Z tym kawalornem, żem nawalił i to ostro. Nawaliłem jeszcze z czymś innym. Z tym też. No widzicie, dzisiaj mi idzie pechowo. Najwyraźniej, ale no nie mam na co narzekać. To jeszcze nie jest koniec świata. A jeśli miałby być to koniec świata, to najwyżej, nie wiem, zagrałbym sobie tak szybko wtedy poza nagrywaniem od nowa, żeby po prostu zniwelować te straty, ale zobaczymy, jak to będzie szło dalej.
Mamy już praktycznie 40 minut już rozgrywki. To więc skończylibyśmy już odcinek, bo praktycznie to dzisiaj nic nie zrobiliśmy, tak naprawdę. Dzisiaj to tylko bardziej takie lamienie było. No cóż, postaram się coś zrobić z tym, żeby nasz kawalorn się zaczął do nas odzywać. Coś się z tym zrobi? Zobaczymy. A jak nie, no to lipa. Chociaż czekajcie, jeszcze pójdę sobie do tego handlarza bronią i sobie z nim pohandlujemy, jak przystało na cywilizowanych ludzi. To jeszcze sobie z nim pohandlujemy, tak akurat, i skończymy odcinek. No dzisiaj tak jakoś wybojowo to wyszło. Raz tak, raz tak. Kogo my tu mamy? Dzień dobry. Idziesz do miasta. Mam rację? Mhm. Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Wow, super. Co chcesz mi zaproponować? Jeżeli dla strażników przy bramie będziesz równie przekonujący jak teraz, to nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Super. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glejt. Zainteresowany? Pewnie. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glejt. I mogę tak iść, okej. Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Super. Umowa stoi? Ależ stoi, spokojnie. Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. Spoko, spoko. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. Skąd wiesz? Może to ja miałbym szczęście, a nie ty. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Dobra, teraz sprzedamy jakieś gówna. Kill of hem. Zasięg działania, no ma trochę. Sprzedamy jeszcze jakieś pierdoły, żeby nam to się po prostu już tutaj za bardzo nam tu nie przylegało. Tabliczki zostawiamy, to jest ta przepustka nasza. A, w sumie nic już nie ma na sprzedaż. A my możemy coś kupić. Pas siły, 500, kurde. I gdzie mnie stać na takie coś? Przy okazji już kupimy patelnię, żeby było do zadania. O, masz tutaj naboje, to kupuję. Nie ma sprawy. Jakieś mieczyki czy coś, dobra. Już ci nie będę głowy zawracał. Dzięki, dzięki. Czyli ty nie mówisz po ruskie, to dobrze. Masz szczęście i ci farmerzy tam ci też mają szczęście, że nie mówią po rusku. A teraz mam już łuk, tu wszystko git. Dobra, teraz może zrobimy to, co chcę zrobić, czyli porozmawiać z Hildą, dać jej tą patelnię, ewentualnie jeszcze jednego questa zrobić i szybko zakończyć odcinek, bo będzie już prawie 45 minut, a właściwie już chyba jest to 45 minut. Więc musimy się sprężać. Babka już nie śpi, to dobrze. Dzień dobry. Nie rozmawiam ze Lisie o tym. A, czyli ona to pamięta. Kurde, no. No i jak tutaj po prostu rozmawiać z babami, no? Jak tu rozmawiać? Mam wino? Nie mam wina, super. Dobra, kupimy ten strój farmera. Ile? Dobra. Daj mi tu. Tak. Masz 60 sztuk złota. Zakładamy ten strój. Git. I kończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka. Troszeczkę aż za bardzo lamiłem, szczerze mówiąc. No cóż, miało wyjść po waszej myśli, wyszło po mojej myśli, chociaż też nie za bardzo. Ale zrobiłem, co mogłem. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie pozostawić po sobie komentarz, ocenę i subskrypcję. Trzymajcie się,
Na razie, do następnych odcinków. Yo.